Co mądrego powiedzieć maturzystom? Grzechem byłoby się nie przedstawić. Nazywam się Tomasz Kruk, jestem prywatnym nauczycielem chemii. W jednym zdaniu powiedziałbym o sobie, że jestem pasjonatem zarówno dydaktyki chemii, jak i wystąpień publicznych. Samo nauczanie traktuję jako jednoczesne połączenie mojej pasji, jak i pełnoetatowe zajęcie. Od 2015 roku przygotowuję do matury maturzystów. Udało mi się już przygotować ich trzycyfrową liczbę. Działam pod marką Kruczki Chemiczne. Możesz mnie znać czy to z YouTube'a, z Facebooka, Instagrama, czy z jakichkolwiek innych treści. Będzie kwintesencja tego, co ważne, mocna powtórka dla wtajemniczonych oraz totalne podstawy pod kątem matury. I przechodzimy do amin. Barwy naturalne. Bufory. Bufory, czyli ulubieniec. Natomiast teraz jeszcze pozostaje nam kwestia dysocjacji. Alkeny. A my przejdziemy sobie do próby Tollensa. Co się tutaj dzieje tak faktycznie? Stopień dysocjacji. O! Wzór elektronowy. Mówiłem, że będzie wczoraj. Arkusz już jest. Wspaniale, no to zaczynamy. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie wydajność reakcji. Może być. Bardzo, bardzo dobre uzasadnienie, Weronika. Widzimy, że jest związanie pomiędzy wodorem jednej cząsteczki, a silnie elektrojemnym atomem tlenem drugiej cząsteczki. HCl, który sam w sobie, on nie ma budowy jonowej. On ma budowę kowalencyjną, silnie spolaryzowaną. A nukleofil jonowy to będzie ten, który jest anionem. I tyle. Jako jeden z produktów wtedy będzie musiała powstać woda, no bo nie jesteśmy w stanie w sprzężonych parach kwas i zasada znaleźć coś takiego jak H4O2+, bez sensu. Atom węgla potrzebuje trzech wartościowości, więc będzie tutaj tworzył wiązanie potrójne do atomu azotu i w tym miejscu jeszcze azot będzie miał dodatkowo wolną parę elektronową. O, widzę, że PESEL to też się sypie jako odpowiedź. Różnica między diamentem a grafitem, jeśli chodzi o właściwości, jak to wygląda. Jak widać tutaj ten gentleman to robi właśnie na przykładzie pinka. Dobry przykład, to od razu rozpiszę, żebyśmy nie mieli wątpliwości. To ja myślę, że jedną wybieramy, czyli alkoholowa, do wyrabiania ciasta i pieczenia chleba. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia. Tomasz Kruk.